Oto i bohater dzisiejszego odcinka, czyli Giant Fast Road 3 na rok 2021, czyli zupełnie nowy Fast Road. No, powiedzmy, że zupełnie nowy, bo mówimy tutaj głównie o nowym roczniku, nowym malowaniu i paru innych detalach, bo rower sam w sobie, pewnie wszystkim fanom fitnessów Gianta, jest dobrze znany. Specjalnie wam wyprowadziłem Fast Roada na zewnątrz, chociaż będzie nam tutaj jakaś pobliska kosiarka, zdaje się, utrudniała życie, co już słyszę, bo się zaczął sezon powakacyjnego ścinania trawy, ale tylko tutaj będziecie mogli zobaczyć, jak ten lakier wygląda w rzeczywistości w słońcu, bo to jest tym wszystkim ważne, bo ten lakier ma taki połysk perłowo-brokatowy. To jest lakier z połyskiem, oczywiście. Zresztą bardzo ładna rama. Fanatycy spawów tutaj, patrzcie, coś dla was. Naprawdę bardzo ładnie poprowadzone spawy, ładnie zakamuflowane. Nie wiem, czy kiedyś się skarżyliście na spawy w Giancie, jeżeli chodzi o ich wygląd, ale tutaj naprawdę jest z tym ładnie. Bardzo ładny lakier. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Fast Roady, to jeden z ładniejszych. Mi się taki rower na pewno bardziej podoba niż takie czarno-matowe, mroczne Fast Roady, które kiedyś się pojawiały. Ten rower wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. No i cóż, rama, jak to rama? Prosta, aluminiowa, wewnętrzne prowadzenie przewodów, czyli to, co się tutaj znaleźć powinno. Dwa mocowania dla koszyków na bidon, mamy przerzutkę przednią mocowaną w systemie Direct Mount, czyli ma ona tutaj swoje mocowanie na śrubki, można się tego w razie czego pozbyć. Jakbyście chcieli ten rower przerobić na jeden blat, to można przerzutkę przednią usunąć i mieć bardzo gładką ramę wtedy. Oczywiście mocowanie sztycy standard Diffuse, czyli sztyca o przekroju litery D. Oczywiście w tym rowerze za około 3200 zł mamy jeszcze aluminiową sztycę, tutaj karbonu jeszcze nie ma, ale można do tego roweru dokupić dedykowaną, chociaż to podobno jest złe słowo, sztycę karbonową. Jeżeli ktoś miałby ochotę troszeczkę sobie poprawić komfort jazdy, faktycznie ta karbonowa sztyca Diffuse Gianta bardzo mocno pracuje na nierównościach, poprawiając komfort jazdy, i naprawdę to w tego typu rowerze działa. Jeżeli chodzi o sprzęt, mamy tutaj grupę napędową Shimano Claris, czyli grupę szosową, w układzie z dwoma blatami z przodu, no i 8 biegów z tyłu, jak to w Clarisie. Korba oczywiście nie pochodzi od Shimano, tutaj klasyczna oszczędność. No i tutaj też jest to element, który moim zdaniem jakościowo jest najsłabszy w tym wszystkim, ponieważ mamy tutaj korbę na kwadrat. Dobrze, że to nie jest jakiś rower górski, że to nie jest rower, gdzie są jakieś bardzo duże obciążenia na korbie, no bo kwadrat jednak jest systemem, który już ma swoje lata i moim zdaniem nie jest ani zbyt sztywny, ani nie radzi sobie specjalnie dobrze z upływem czasu. Przerzutka Claris, dobrze znana, stara, dobra, szosowa grupa z kasetą o dość dużym zakresie przełożeń. Mamy tutaj najlżejszą zębatkę 34, więc spokojnie lekkie przełożenie się w tym rowerze znajdzie. Hamulce, hydraulika, bardzo prosta, ale jednak już działająca od Tektro. Wolałbym tutaj mieć nawet podstawowe hamulce tarczowe Shimano, jednak tutaj jeszcze producent postawił na Tektro. Ja uważam, że są hamulcami gorszymi, jeżeli chodzi o siłę działania i modulację w porównaniu z Shimano. Ale cóż, no, mimo wszystko dobrze, że się znalazła hydraulika już w tym rowerze, a nie mechanika, na którą wiele osób by narzekało. Największy plus, niskie koszty eksploatacji, tanie klocki hamulcowe, prosty serwis, aczkolwiek osobiście wolałbym to jednak mieć w tym rowerze Shimano, co zrobisz? Manetki Clarisa do prostych kierownic, pewnie wielu z was dobrze wie, że Shimano prowadzi produkcję i sprzedaż manetek do kierownic prostych dla swoich grup szosowych. Sam kokpit bardzo prosty, ale wykonany estetycznie, mamy ergonomiczne chwyty kierownicy, aczkolwiek muszę zaznaczyć, że w porównaniu na przykład z Ergonem te ergonomiczne elementy w chwytach Gianta są dość twarde. Ta guma tutaj mogłaby być większa, byłoby wygodniej. Tutaj może podparcie dłoni jest lepsze, ale jednak są te chwyty dość twarde. Siodło Giant Approach ładne, to na pewno. To mi się w ogóle podoba w siodłach Gianta, nawet w tańszych rowerach, że one wyglądają na droższe niż są w rzeczywistości. Są ładnie wyprofilowane, są takie subtelne. Nie są takie wielkie, grube kanapy, które często są wcale nie bardziej wygodne, a po prostu dużo, dużo brzydsze. Tutaj ta warstwa tłumiąca w repozorom jest dość gruba, jak widzicie. I jest to siodełko komfortowe. Jeżeli chodzi o koła,
To jest moim zdaniem element w Giancie najbardziej kontrowersyjny. Koło oczywiście proste, ciężkie, no w tego typu rowerze nie wymagałbym zbyt wiele od kół przy tym dziale cenowym. Opony o szerokości 32 mm, spokojnie te jeszcze zmieścicie trochę szersze, jak sobie popatrzycie, trochę szersza opona te jeszcze wejdzie. Natomiast największy problem kół Gianta jest taki, że one po pewnym czasie mają tendencję do łapania luzów na konusach z tyłu, które oczywiście da się kasować, natomiast dzieje się to podejrzanie często. Mam do czynienia z kilkoma kompletami kół Gianta, miałem w swoim rowerze, w Liwie Kasi są też te koła i one dużo częściej niż wiele innych znanych mi kół od różnych producentów rowerów mają problemy z konusami. Trzeba częściej ten element korygować i sprawdzać. Na koniec oczywiście plusy, minusy i kwestie związane z rozmiarem. To jest rozmiar ML, ja mam 1,78 m wzrostu i do takiej tradycyjnej, komfortowej, miejskiej jazdy wziąłbym ten rozmiar. To nie jest agresywny rower szosowy, to nie jest MTB do jakichś szaleństw na ścieżkach, to jest rower do komfortowej jazdy i przy moim wzroście to byłby rozmiar dobry, wziąłbym jego nawet w sytuacji takiej, w której zwykle rowery szosowe Gianta biorę w rozmiarze M. Jednak ten rower wolałbym w takim troszeczkę większym rozmiarze, bo będzie po prostu bardziej wygodny. Powyżej 1,80 m polecam rozmiar L, też myślę, że będziecie zadowoleni. Jeśli chodzi o plusy i minusy, to moim zdaniem największym plusem jest bardzo ładne wykonanie tego roweru. Ładna rama, ładny widelec, ładny lakier, ładnie to wszystko jest wykończone i wygląda naprawdę godnie. Plus za to, że mamy mocowanie hamulca już na przykład w systemie flat mount, zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc praktycznie jak w nowych rowerach szosowych. Mamy tutaj mocowanie podpórki zintegrowane, jakbyście mieli ochotę sobie ją tutaj założyć. Wszystko jest naprawdę fajnie wykonane i do tego elementu, do tej strony tego roweru się nie mogę przyczepić. Jeżeli chodzi o minusy w tym rowerze, tak naprawdę też ciężko znaleźć coś, do czego mógłbym się przyczepić. Wolałbym hamulce Shimano w miejsce te, które uważam, że są bardziej bezawaryjne i dają jeszcze większe pole do jakiejś modyfikacji i serwisu. No i wspomniany element, czyli tylne piasty Gianta, które lubią łapać luzy na konusach. Mógłbym się jeszcze przyczepić opon, ponieważ mieliśmy do czynienia z tymi oponami właśnie w Livie Avail i są to opony, które są niesamowicie ciężkie. Naprawdę wymieniając opony w tym rowerze na jakiekolwiek inne 32, czy nawet trochę szersze opony, można bardzo mocno zyskać, jeżeli chodzi o lekkość przyspieszania i ogólnie dynamikę tego roweru, bo te opony Giantowe są po prostu bardzo ciężkie. Nieźle sobie radzą z przebiciami, natomiast są oponami po prostu bardzo ciężkimi, więc bardzo polecam Wam przy okazji chociażby na przykład zużycia tych opon, poeksperymentować i kupić jakieś inne opony i zobaczyć, jak inaczej ten rower może jeździć.